Muzeum Rzeźby w Białymstoku trwają prace nad projektem Sztuka bez granic, dzięki któremu szerokie grono odbiorców będzie mogło zapoznać się z sylwetką i twórczością Alfonsa Karnego. To kolejny przykład na to, w jaki sposób pandemia wpływa na ewaluację i kierunek zmian projektów kulturalnych. W tej rzeczywistości nie ma rzeczy niemożliwych. Od lotu w kosmos przez zwiedzanie pobliskich galaktyk. Teatry dziecięce szukają coraz więcej środków wyrazu, by zainteresować swych najmłodszych widzów. Dzisiaj większość tych niekonwencjonalnych spektakli jest już dostępna online. 63 uczestników, z których najmłodszy ma 17, a najstarszy 72 lata. Profesjonaliści i debiutanci oraz ich fotografie robione na terenie całej Polski. Wczoraj wręczono nagrody za najlepsze teatralne zdjęcia sezonu. Gala organizowana przez Instytut Teatralny imienia Zbigniewa Raszewskiego w tym roku odbyła się oczywiście online. Jeśli ktoś z Państwa marzy o randce z Mona Lizą, to w czasach pandemii Muzeum Louvre czyni to możliwym, ale tylko dla zwycięzcy aukcji. Ta inicjatywa ma wesprzeć finansowo placówkę w tych niełatwych czasach i pomóc w budowie dodatkowej galerii. To zespół, którego działalność artystyczną trudno sklasyfikować. Nagrywają płyty, piszą muzykę do teatru, a ich piosenki wygrywają w międzynarodowych konkursach na najlepsze utwory z gatunku world music. Tej jesieni powracają z nowym wydawnictwem. Z zespołem Chłopcy kontra Basia w ich muzycznym studio na Saskiej Kępie spotkał się Mateusz Baran. Zaczęło się od przyjaźni i oddolnego aktywizmu. 160 lat temu grupa przyjaciół powołała do życia jedno z najstarszych stowarzyszeń w Europie. Stowarzyszeń wspierających artystów i instytucje sztuki. A Państwa i moim gościem jest Zofia Koźniewska, koordynator działań Towarzystwa Zachęty Sztuk Pięknych, które właśnie ten piękny jubileusz 160-lecia obchodzi. Dobry wieczór, witam serdecznie. Dobry wieczór. W świecie bez Polski, bez narodowych instytucji kultury, bez narodowego szkolnictwa artystycznego, kilka osób powołało do życia takie właśnie stowarzyszenie. Był to przejaw buntu, patriotyzmu? Jaka idea przede wszystkim założycielom przyświecała? Za tydzień o tej samej porze zapraszamy Państwa na drugą noc z wierszalińskimi dziadami. Tymczasem w informacjach kulturalnych już teraz powiemy o animacjach, które mogą poruszać ważne, egzystencjalne kwestie i krótkich metrażach, które opowiadają o świecie tak wnikliwie, że pamięta się je na długo. Przekonać się o tym można podczas festiwalu Etuda and Anima, festiwalu, który z powodu pandemii przeniósł się do sieci. Pandemia przekreśliła plany koncertowe tysiącom artystów i choć ze względu na zamknięcie części stacjonarnych sklepów muzycznych mocno ograniczona jest też sprzedaż płyt, to jednak artyści nie przestali tworzyć. O tym, co nowego pojawiło się na rynku muzycznym i na co warto zwrócić uwagę, Klaudia Sikorska. Powstały w różnych epokach i technikach. Wszystkie określane są mianem arcydzieł. A jak Mona Lisa z obrazu Leonarda da Vinci, Pomarańczarka Aleksandra Gierymskiego czy Stańczyk pędzla Jana Matejki odnaleźliby się we współczesnej Polsce na ulicach Białegostoku? Na to pytanie próbują odpowiedzieć aktorzy z teatru Papahema. Idea, która przyświeca temu przeglądowi, to spotkanie najbardziej interesujących przedstawień małoobsadowych z całej Polski. W Sopockim Teatrze Boto trwają czwarte konsekwencje teatralne. W każdy listopadowy weekend można obejrzeć prezentacje konkursowe, podyskutować o nich z twórcami i zagłosować na najciekawszą z nich. A gośćmi informacji kulturalnych, także online, są laureaci Nagród Mediów Publicznych 2020, nagród, które wręczono wczoraj. Piotr Byczała, światowy sławy tenor, laureat w kategorii muzyka i Mirosław Borg, producent i reżyser filmowy oraz telewizyjny, laureat w kategorii obraz. Dobry wieczór, witam panów bardzo serdecznie. Oczywiście rozpoczynam od gratulacji dla obu panów. Zwiększenie wrażliwości i świadomości w zakresie ochrony narodowego dziedzictwa to podstawowe założenia nowej kampanii społecznej Narodowego Instytutu Dziedzictwa. Kampanii, która wystartowała w tym tygodniu. O jej celach i znaczeniu Anna Jankowska. Listopad w Polsce bez wątpienia można nazwać miesiącem jazzu, ponieważ obfitują wiele wydarzeń związanych z tym gatunkiem muzyki. O dwóch z nich, Space of Jazz i Jazztopad, opowie już teraz Michał Przybyłowicz. Zamiast opowiadać historię, zmierzamy nieuchronnie do rzeczywistości, w której słowo pisane zostaje wyparte przez emotikony, hasztagi i krótkie internetowe relacje. Za Jackiem Dukajem nazywamy ten czas postpiśmiennością. To obawy, które będą tematem 15. Międzynarodowego Festiwalu Sztuki Opowiadania. O szczegółach Mateusz Baran. W dzisiejszym muzycznym świecie to najważniejsze międzynarodowe nagrody. Właśnie ogłoszono nominacje do International Classical Music Awards. Wśród 365 wyłonionych pozycji znaleźli się polscy muzycy. Między innymi sopranistka Aleksandra Kurzak, flecista Łukasz Długosz czy tenor Piotr Beczała.
A z nami w Studiu Informacji Kulturalnych dyrektor TVP Dokument Tomasz Piechal. Witam serdecznie. Dzień dobry. To jakie emocje przed startem? Emocje są, jak zawsze przed każdym startem, ale też jest spokój, bo wiemy, że jesteśmy gotowi i że startujemy z naprawdę ciekawym projektem. Projektem, który pozwoli naprawdę dobrze wyeksponować dokumenty polskie i zagraniczne. I myślę... Razem i osobno to artystyczna recepta Sławomira Marca i Marcina Berdyszaka na poszukiwanie punktów wspólnych dzięki sztuce. Przekonać się o tym można na wystawie w Biurze Wystaw Artystycznych w Ostrowcu Świętokrzyskim. Fonograficzną podróż w przeszłość rozpoczynamy od najnowszego wydawnictwa Narodowego Instytutu Fryderyka Chopina. Mowa o muzycznym albumie z symfoniami i partitą C-dur Jakuba Gołąbka oraz koncertem klarnetowym Karola Kurpińskiego. Pandemia sprawiła, że instytucje kultury zmuszone zostały do zamknięcia drzwi dla publiczności. Wskutek tego obserwowaliśmy gwałtowne poszerzenie się oferty kulturalnej online. Pojawiła się też konieczność przemyślenia i wypracowania nowych sposobów budowania relacji z odbiorcami. Największe wyzwania, jakie stoją przed muzeami, diagnozował Łukasz Gazur. I właśnie o przyszłości polskich muzeów rozmawiać będę z Państwa i moimi gośćmi. A na Skype'ie są z nami profesor Andrzej Szczerski, dyrektor Muzeum Narodowego w Krakowie. Dobry wieczór. Dobry wieczór. I Jarosław Suchan, dyrektor Muzeum Sztuki w Łodzi. Witam serdecznie. Witam, dobry wieczór. Wirtualne wystawy, zwiedzanie online, digitalizacja zbiorów. To wszystko, panowie, dzieje się w muzealnictwie w ciągu ostatnich kilku miesięcy. Co było z panów punktu widzenia takim największym wyzwaniem? No i na ile pandemia przyspieszyła te procesy, które i tak wydawały się nieuchronne? Może na początek Kraków. I pan profesor Szczerski.